Planując remont, powinniśmy się orientować, co będzie nas najwięcej kosztować. Excel może automatycznie oznaczać najwyższe koszty. Zobaczmy, jak włączyć tę funkcję. Dodamy także specjalne formatowanie komórki, tak zwane formatowanie warunkowe, które będzie oznaczać odpowiednim kolorem kwotę, jaką możemy jeszcze wydać na zakupy. Zaznaczamy wszystkie komórki, w których ma być wyświetlana wartość poszczególnych zakupów. Czyli zaznaczymy zakres komórek od E6 do E11. Następnie klikamy w kartę Narzędzia główne. Następnie w przycisk z grupy Style Formatowanie warunkowe. Rozwija się lista, na której wskazujemy opcję Skalę kolorów i zatwierdzamy tą opcję naciskając, wskazując ją, rozwinie się kolejna lista. Na tej liście wybierzemy drugą pozycję, tą tutaj na przykład, i zatwierdzimy naciskając lewy przycisk myszy. Zaznaczone komórki zmieniają kolory. Im bardziej czerwone zaznaczenie, tym wyższa kwota umieszczona w komórce. Odcienie żółtego i pomarańczowego odzwierciedlają średnie koszty, a kolor zielony pola o zerowej wartości lub najniższe wartości. Sformatujemy teraz komórkę E2 tak, aby odpowiedni kolor oznaczał zbliżający się koniec pieniędzy przeznaczonych na remont. Zaznaczamy komórkę E3, następnie klikamy w kartę Narzędzia główne, następnie w przycisk Formatowanie warunkowe i na liście, która nam się pojawi, wskazujemy i zatwierdzamy polecenie o nazwie Nowa reguła. Otwiera się okno tworzenia nowej reguły. Z listy wybieramy trójstopniową skalę kolorów. Klikamy w przycisk ze strzałką, wskazujemy opcję Skala trójkolorowa, naciskamy lewy przycisk myszy. Następnie wybieramy wartość liczbową, przy której kolor wypełnienia komórki będzie bliski czerwonego. Przed tym jeszcze trzeba zmienić typ. Klikamy w pole typ i wybieramy liczba. Klikamy teraz w pole wartość. Wprowadzamy wartość. I z kolejnej listy kolor wybieramy kolor wypełnienia. Wybrałem na przykład czerwony. W sposób pokazany poprzednio ustalamy punkt środkowy skali kolorów, określamy go na poziomie połowy kwoty, jaką przeznaczyliśmy na remont. Pozostaje nam wybrać wartość najwyższą, wpisujemy tu całą kwotę, którą chcemy wydać. Tutaj zarówno w punkcie środkowym, jak i maksimum trzeba zmienić na opcję liczba. Klikamy teraz przycisk OK, aby zaakceptować wprowadzone modyfikacje. W zależności od wyliczonej pozostałej kwoty, wypełnienie komórki przyjmuje odpowiedni odcień. Wszystkie elementy w tabeli z listą zakupów możemy sortować zależnie od ceny, wartości, ilości lub alfabetycznie. Pozwoli nam to uporządkować listę i zwiększyć jej czytelność. Obok nagłówków poszczególnych kolumn widzimy przyciski, w których umieszczona jest taka mała czarna strzałka skierowana
ku dołowi. Klikamy na przykład w taki przycisk przy polu wartość. Następnie na liście wskazujemy i zatwierdzamy opcję sortuj od największych do najmniejszych. Naciskamy lewy przycisk myszy. Opcja została wybrana. Cała zawartość tabeli została posortowana według malejącej wartości poszczególnych zakupów. Dzięki temu na samej górze umieszczone zostaną te elementy, których kupno będzie kosztowało nas najwięcej.